Dzień dobry. Idziemy na spacer, jemy. Czemu? Kochasz mnie, chodź. Idziemy sobie na spacer. Mamy ciastka francuskie. Będziemy robić zdjęcia. Jest piękna, słoneczna pogoda, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy to. I pójdziemy sobie na spacer do parku. Tak spędzamy czas z naszymi przyjaciółmi. Chodzimy do parku. Rozmawiamy sobie z naszymi przyjaciółmi, czyli z nami. Jest przyjemnie. Ja to przyjaciele. No ja też mam, bo ja mam parę alter ego. Każdy z nas ma parę alter ego. Lasy, piękne lasy i kleszcze, które powodują boleriozę. Nie idźcie blisko lasu, dzieci. Ale ja ostatnio nie wychodziłem z domu i znalazłem w dupie kleszcza, więc... Ej, no ale my teraz uważamy na boleriozę. Więc jesteśmy sobie za chwilę w parku. Tu jakieś przedszkole jest, co tam się dzieje? Ale obczajcie te kolory. Błękit i zieleń jaśniusieńka. I piękna blondyneczka przede mną. Ja myślałam, że to jest kościół. No ale tu jest takie przedszkole kościelne. Barty już hejtuje gołych dziadków, którzy opalają się w parkach. Barty. A gdzie mają się opalać? Tam siedzi sobie goły dziadek. Ada, rób gwiazdę. Telefon na ziemi położyła. Tak, pani, już robię. Wow, pięknie. O, proszę, biegną. Wyszły z domu, youtuberki wyszły z domu. Widzą zieleń. Ja niestety nigdzie nie potrafię biec. Zobaczcie, Ada robi zdjęcie na Instagrama. Zobaczcie, jaka to jest męcząca sprawa. Tylko trochę tam jest to błoto obok. Proszę. Tylko widać. Ale nie denerwuj się, koleżanko. Co ona robi? O, hity z ziemi. Masz ochotę na hita? Wpadaj do mleczaków. Zostaw! Mam 5% baterii. Nie wychodzę z domu często, więc dlatego muszę to zrobić teraz. Przestać ten czas. La 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 la. La 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 la. Co ona? O, już. Już za nią poleciał. To się nazywają te tańce godowe. My idziemy do krza. Mężczyzna i kobieta w rui właśnie w ten sposób się zachowują. Trochę jesteście miłością. To sesta. Gdzie robimy tą sesję zdjęciową? O, piękna. Ale przestrzeń. No, jakaś kłótnia w związku widzę. Oni tylko spacerują w objęciach. I poszli. Nie, nie nagrywaj! Nie, nagrywaj! O! Jezu! Jezu, szybciej! Jebnął aparatem, lusterko! O co chodzi? Nie, na czwórce, co ja robię? Strasznie mi jest gorąco. A few moments later. Dobra, jesteśmy już w domu. Przyszła do nas mała paczuszka, więc za chwilę wam pokażemy, co tam w tej paczuszce jest. A ja sobie usiądę i będę robił rzeczy na laptop. Dobrze, rób sobie rzeczy, ale zanim wam pokażemy, ja jeszcze napiję się z mojego nowego kubka soku, bo jestem strasznie spragniona po tej sesji. A ja porobię coś na telefonie. Barty, a ty będziesz pił Pepsi? Ale pyszny sok jabłkowy. Dobra. Jakie fajne! Już wam pokazujemy. Ale malutka ta paczuszka. No. A co to jest w tej paczuszce?
Patrz, jakie poczuszce? Fajne opakowania. A, to jest biżuteria. To jest biżuteria, słuchajcie, bo zamówiłam sobie z Adą biżuterię. Więc teraz wam pokażemy. Soulfill. Pokażemy wam, co tutaj jest. Ładne, fajne, zamszowe opakowania. Które moja, które twoje? To otwieraj i będziemy zaraz sobie zobaczymy. Rozdawać, że tak powiem. To jest chyba twoje. A co to jest? Pokaż. To ja będę rozdawać. Nie, nie. Ostrość, ostrość. Co się z tobą dzieje? To też twoje. No dobra, to połóż tu moje, a swoje tam gdzieś obok siebie. To ja mam już dwa łańcuszki jakieś? To też twoje. O, zaraz wam pokażę z bliska, co to jest. O, to może będzie moje. Ej, dobra. No to... To jeszcze jedno. To jeszcze coś tu jest? Gdzie to jest? Ty masz jeden naszyjnik. Pierścionek. O, jest. A, i jeszcze jeden naszyjnik. Czyli mamy po dwa naszyjniki i pierścionki, dobra. Ale ładne. Ładne, co ładne. No dobra, to wyjmujmy. Po kolei będziemy teraz wyjmować. Ja najpierw pokażę swoje. Dobra, to dawaj zbliżenie jakieś tutaj. Okej, okay, to jest Ady łańcuszek. Jakiś śliczny. Z księżycem i gwiazdeczką w kolorze... różowego złota. To jest Golden Rose. Golden Rose. Golden Ej, Rose. Ale czy przypadkiem to nie ja sobie zamówiłam ten łańcuszek? Nie, to jest moje. No, ja z tego co ja pamiętam, to ja zamawiałam ten z księżycem. To jest moje. Możemy sprawdzić w zamówieniu. To jest moje. Ale śliczne. To jest moje. Może ci go założę od razu. Ej, ale ty już masz tu jakiś łańcuszek. Już miała dwa. Ale to jest moja obrączka. To jest moja obrączka, ja noszę, nie możesz je zdjąć? Noszę ją w postaci pokaż. Łańcuszka. Pokaż ją. Nie, okay. Nie pokażę. Ale ładne. Ale super! Gdzie to jest? To jest ten? Tak, ładny. A, bo no. To jest tak przyczepione do tego księżyca, ten drugi łańcuszek i ten wisi tak. Fajne, beautiful. Beautiful. Nice. Teraz następne. W ogóle teraz te golden roses są chyba modne. Przez te iPhone'y to się zrobiło, nie? Wiesz co? Nie wiem, ja mam taki pierścionek, ja mam taki zegarek, więc sobie dlatego zamówiłam takie kolorki. Dobra, teraz tutaj pokaż Barti. Ja taki łańcuszek wzięłam, który nie ma żadnego zawieszka wisiorka, tylko ma tutaj takie diamenciki. Nie ma żadnego zawieszka. Nie ma żadnej zawieszki tutaj, tylko ma tak tutaj po bokach takie piękne diamenciki. A nie takie delikatne bardzo. No, Ada, załóż mi. No, nie jestem dobra w zawieszaniu. Oj, Ada, Ada. Czekajcie, męczę się już. Jestem już cała spocona. Ja też. Bardzo już się nie... Czekaj, czekaj, już. Ty nie umiesz wieszać tych? Patrz, Marty. No, ładne, bardzo ładne, takie delikatne. Naprawdę, jest mega delikatne. A ja nie zamówiłam sobie tego? To nie ja sobie zamówiłam? Śliczne, jest bardzo ładne. A jak się w ogóle ta firma nazywa, ta strona? Soulfill. No. W tym, w opisie filmu będzie link. Soulfill. Soulfill. No dobra. I one chyba jakoś szybko przyszły wam, nie? Co ty jeszcze, Ada, tutaj masz? No. Mega szybko przyszły. Z zagranicy, więc polecamy wam, bo są śliczne. O, to jest super. Patrzcie. Tutaj mogę stworzyć sobie sama jakieś wygrarerowane napisy. Tak? Ja sobie stworzyłam. Ada Bilgun Forever Love. O, a dlaczego jest Bilgun, a nie Barti? Znowu mnie zdradzasz? No bo Bilgun jest na pokaz, a ty a, no dobra, okej. Okay. A ona nikt nie wie. Ada Bilgun Forever Love. Widać to? Widać, ale teraz zasłaniasz. Czemu ja nie wiedziałam? Też bym sobie zrobiła takie, a nie... Nie, a, bo ty to zamówiłaś. To ja zamówiłam dla was. No. Na prezent. No, nie, bo ty chciałaś... To jest... Ty chcesz być mną. To jest już, Ada, twój prezent urodzinowy. O, no dobra. I teraz jeszcze... Ja pokażę moją... Kazałem swoje skarpetki. To jeszcze ja pokażę tutaj... pokażemy swoje pierścionki, jakie zamówiłyśmy. Ja jeszcze jeden łańcuszek. A ty, Ada, też wzięłaś pierścionek? No, wziąłam. Patrz. Pięknie pasuje, co? Do moich no, paznokci. No, pasuje do tych paznokci. Świetne to jest. No. Pokaż.
Ale ładne, wy jesteście jak siostry. No, jesteście siostry. Ale ja nie pokażę swoich paznokci. A co z nimi się stało? Nie, no patrzcie, te są nawet spoko. A z tamtymi co? Tamte, o, bo widać palca mojego czerwoniutkiego. To weź ten, jeszcze tutaj pokażę mój łańcuszek. To są takie gwiazdeczki złączone. No dobra, słuchajcie, uważam, że ten naszyjnik wygrał życie. Jest śliczny i bardzo delikatniusi. Ale ten z gwiazdeczkami i ten też mi się podoba. No to wisi tak, tak elegancko. Ej, ja też sobie założę jakiś naszyjnik. O tak, Ada Birgun. Ada Birgun forever. Ale na głowę. O, zwraca na siebie uwagę. Ugryzł. Ugryzł to złoto. Barty, ogarnij się. Nie potrafię. I pierścionki śliczne. Pierścionki sióstr. No dobra, żegnamy się z wami, kończymy dzisiejszy daily vlog. Piszcie, czy chcecie kolejne daily vlogi. Oczywiście zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I żegnamy się z wami, buziaczki. Mua!